Cześć wam wszystkim, na imię mam Zbyszek, jestem alkoholikiem w tej pięknej scenerii. Czy rozwijam się duchowo? Tak, mi się wydaje, że tak, bo patrz, jak się zmieniłem przez te lata. Wiecie, program duchowy jest, program 12 kroków jest programem duchowym i on najbardziej pomaga mi w trzeźwieniu. Najpierw musiałem poznać siebie, swoje potrzeby, czyli do 9 kroku poznanie siebie i załatwienie zaległych spraw. I od 10 kroku jest tak naprawdę rozwój duchowy, czyli rachunek sumienia, modlitwa, medytacja. No i 12 krok mówi wszystko na ten temat. Przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków. Staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady w naszych poczynaniach. Czyli mi najbardziej pomaga zejście z siebie, wejście na drugiego człowieka, spojrzenie na drugiego człowieka i chęć mu pomocy, nie? Czyli to mi najbardziej rozwija siłę duchową. No i modlitwa i medytacja, czyli bliskość z Bogiem. Także to są najważniejsze sprawy w tym wszystkim. Różne są metody. Ja praktykuję je religijnie. Ale najbardziej to mnie doprowadził do rozwoju duchowego program 12 kroków. I to jest najistotniejsze. Co mnie irytuje w meetingach? Nie wiem, czy coś mnie irytuje. Są lepsze to... Są meetingi, na które bardziej lubię chodzić, na które mniej, ale ja chodzę na wszystkie, jakie są. Gdzie mam możliwość. Gdzie mi czas odpowiada, także ja się nie przywiązuję do jednych meetingów. Czyli lubię wszystkie. Niekiedy ludzie mnie trochę irytują, ale to już się sobie przyglądam. Bardziej sobie, dlaczego? Nie? Dlaczego brak niekiedy tolerancji? No, dlaczego ktoś mnie denerwuje? Bo coś we mnie jest nie tak i dlatego... Dlatego tym się denerwuję. Coś mnie denerwuje w tym, nie? Za co jestem wdzięczny? No za dzisiejszy spacer. Wczoraj byłem w Warszawie na badaniach comiesięcznych. Lekarz stwierdził, że wyniki są bardzo dobre. Także z tego się cieszę. Jestem wdzięczny, że mogę chodzić przede wszystkim i żyję. Żyję i dosyć w dobrym nastroju. Czuję się świetnie. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło, pogody ducha. Hej.